Nowoczesne, efektowne, z wizją przyszłości, wspólnym toastem i koncertem gwiazdy, a przede wszystkim dedykowane mieszkańcom gminy Krosno Odrzańskie. W taki sposób można podsumować spotkanie, które odbyło się w czwartek 29 stycznia w hali sportowo-widowiskowej. Głównym punktem wieczoru pod hasłem Gmina Przyszłości 2020 było wskazanie kierunku, w którym zmierza Krosno Odrzańskie. Kierunku nowatorskiego, nowoczesnego, na miarę XXI wieku. Gmina Przyszłości to jednak przede wszystkim wspólne dobro mieszkańców. W ciągu ostatnich kilku lat wielokrotnie podkreślałem fenomen związany z aktywnością naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w tym miejscu jeszcze raz Państwu podziękuję. Bez Was to wszystko by się nie udało. Z takimi mieszkańcami też chce się iść do przodu. Chce się iść w ogień. Dla takich mieszkańców warto dokonywać rzeczy z pozoru niemożliwych i robić wszystko, by krośnieńska rodzina, począwszy od maluchów, a skończywszy na seniorach, miała możliwości rozwoju w gminie Krosno-Odrzańskiej. Podczas spotkania mieszkańcy mogli poznać dotychczasowe efekty projektu gospodarczego realizowanego przez cztery gminy: Krosno-Odrzańskie, Gubin, Skwierzyna i Kargowa. Jednym z nich jest film promocyjny przedstawiający potencjał każdej z gmin oraz wskazujący dalsze kierunki rozwoju. Krosno-Odrzańskie, Gubin, Kargowa, Skwierzyna. Gminy województwa lubuskiego, prężnie rozwijającego się regionu Polski Zachodniej. Umowa partnerska podpisana w 2011 roku przez burmistrzów czterech lubuskich miast, Krosna Odrzańskiego, Gubina, Kargowej i Skwierzyny, nazywana Porozumieniem Czterech, rozpoczęła nowy etap w życiu samorządów. Efekt współpracy czterech gmin można było poznać także dzięki materiałom promocyjnym dostępnym w specjalnym miasteczku targowym. Możemy tutaj zobaczyć tereny inwestycyjne gminy Krosno-Odrzańskie. Każda teczka zawiera kilka działek, które gmina Krosno-Odrzańskie ma na sprzedaż. Mamy również mapę gminy Krosno-Odrzańskie, mapę czterech gmin, z którymi realizujemy wspólnie projekt, oraz zgodę o gminie Krosno-Odrzańskie. Wydawnictwa dokładnie opisują drogę samorządów zwieńczoną podpisaniem porozumienia, a także określają dalszy plan działania. Do tej pory trzeba było przygotować przetargi, rozstrzygnąć przetargi, przygotować materiały promocyjne, a teraz trzeba z tymi materiałami pojechać w odpowiednie miejsce i godnie nas reprezentować. Oczywiście ten projekt to tylko wędka, która nam pozwoli złowić rybę. My będziemy rozliczani z ryb, czyli musimy tak zarzucić tą wędkę, tak zasiać, żeby następnie złowić tą rybę. Ryba to będzie konkretni inwestorzy lub zwiększenie obrotów naszych rodzimych firm. Mam nadzieję również, że niektóre firmy dzięki temu projektowi pozyskają nowe kontakty, przez to zwiększy im się produkcja, obroty, zatrudnią nowych ludzi, także obiecuję sobie naprawdę wiele dobrego po tym projekcie. Jaka będzie z kolei przyszłość gminy Krosno-Odrzańskie? Na to pytanie pomogła odpowiedzieć rezolutna Ola, która w specjalnej wideografice oprowadziła mieszkańców po mieście w 2020 roku. Razem z moim małym bratem, tatą, mamą i babcią mieszkamy w Krośnie Odrzańskim. Chcecie dowiedzieć się, jak nasze miasto będzie wyglądało w niedalekiej przyszłości? Zaraz Wam pokażę. Codziennie rano dzwoni budzik i wszyscy zaczynamy się spieszyć. Ja chodzę do najnowocześniejszej szkoły w województwie. Zresztą wszystkie w naszej gminie już takie są. Trzeba powiedzieć tak, że tutaj Wy w Krośnie potraficie dbać nie tylko o treść, ale również o formę. Ja często bardziej przywiązuję uwagę do treści, a formy bagatelizuję, co jest błędem. I gdy jestem tutaj, widzę, że przywiązanie do formy jest równie ważne i to mi się bardzo podoba w spotkaniach w Krośnie Odrzańskim. Świetnie to robi Marek Cebula wraz ze swoim sztabem, także gratulacje, bardzo profesjonalna prezentacja, bardzo profesjonalne produkty. Cieszę się, że Gubin w tym wszystkim jest ujęty. Samo spotkanie, a także zaprezentowane pomysły spodobały się również mieszkańcom. No bardzo mi się podoba. Uważam, że skoro były zrealizowane wcześniej i mam nadzieję, że będzie zrealizowane również teraz. Także trzymam mocno kciuki, żeby się udało, ponieważ jestem mieszkanką tego miasta i myślę, że powinno się udać. Bardzo byśmy chcieli przede wszystkim jakoś opracować, też wspomóc radnych i pana burmistrza Marka Cebulę w tym, żeby wyjść do młodzieży, żeby jeszcze bardziej się otworzyć, gmina, żeby się jeszcze bardziej otworzyła na nas, na to, co chcemy, potrzebujemy, żeby jeszcze bardziej było ciekawie w nas. Myślę, że film i prezentacja była wyśmienita.
jeżeli to wszystko uda się zrealizować, to będzie rewelacyjnie. Ja przede wszystkim chciałem podziękować mieszkańcom. To z nich składa się gmina Krosno-Odrzańskie, to dla nich podejmujemy pracę w samorządzie, to dla nich chcemy realizować wiele projektów i mam nadzieję, że mieszkańcy też to doceniają. I właśnie taką oceną naszej pracy jest to, że dzisiaj sala nie świeci pustkami, że to, co przygotowaliśmy, wzbudziło takie zainteresowanie. Cóż mogę powiedzieć? Takie oceny cieszą. Cieszy też tak duża frekwencja i tak naprawdę to jest najlepsza nagroda za naszą pracę. Za ciężką, wytężoną, za pracę popołudniami, ale też za pracę, która, jak widzimy, przynosi efekty. Wieczór z mieszkańcami zwieńczył występ aktora Jacka Borkowskiego. A obszerną relację ze spotkania pod hasłem Gmina Przyszłości 2020 będzie można zobaczyć po głównym wydaniu serwisu oraz na stronie krosno24.tv.